Dobra, tutaj będzie trochę hardkorowo, ale myślę, że... Jak patrzę, no, jak ty lekko wziąłeś ten zakręt, a ja go biorę szeroko. No. Jest ten samochód, tam jest chyba Kamaz, z tego co widzę. Gdzie ty go widzisz? A, jest, tu? Jest, Kamaz. O Jezu, jaki on jest wielki. Co bo my mamy z nim zrobić? Ty! Ale on nie jest... On nie jest sam ten Kamaz, nie jest on jakąś przyczepą? Tak. Tam coś jeszcze jest. Z dużą naczepą jest. A od kiedy to odblokowuje się ciężarówki z przyczepami? Pierwsze widzę. Ja właśnie też, przecież zawsze ale były tylko wydaje, ciężarówki, a... Mi się wydaje, że to są punkty warsztatu. O, żeż ty w mordę nietoperza. No. Dobra, wujek, ale to jest pikuś, tak naprawdę. I teraz tego nie odblokujemy, z prostej przyczyny. Jest, odblokowano! Tak, tak. Ale... Ale... Czekaj, to w takim razie czego tyczył ten czerwony zapis, że nie zapisze nam tego? Tak, tak. Nie, o to chodzi. W multiku i tak nie zapisuje, tylko nie dostaniemy osiągnięć. Aha, słuchaj, achievementów nie dostaniemy też. Tak, ale to jest pikuś, to jest w ogóle pikuś. Patrz, co tutaj ciebie czeka. Wiesz co, Lucek? Odpalaj HDS-a. Tak, ja to zrobię, ale najpierw, zanim to zrobię, wiesz co zrobię? Zrobię jeszcze coś innego. Wyciągnę z wody tą przyczepkę, odczepię ją, najpierw załaduję ciebie, a potem siebie. I niech się okay. W końcu stanie dzień, bo jak się wkurzę, jak wezmę laćka, to się skończy z tą nocką tutaj. Ja jestem dzisiaj po nocnej zmianie, nie spałem, czekaj, zaraz ci powiem. Nie spałem dobę i dwie godziny nie spałem. O kuźwa, 24 godziny, jestem 26 godzin. Jestem po hardkorowej szykcie, nie? A po tym nagrywaniu będę nagrywał jeszcze Eurotracka na jutro, nie? Się chłopie wykończysz. Ale ja to kocham. To dawaj, wrzucaj to drzewo. Jadę. Koło ciebie zrobię miejsce, tak żebyś był zaraz przy tych... Znaczy koło mnie jest miejsce, żebyś był zaraz przy tych... Tak. Kłodach. Tak. Ja muszę wjechać między kłody tak, a ciebie. Tak, i będziesz wtedy przerzucał, tylko będziesz miał strasznie problem, bo... Będą ci te kłody zahaczać o... Ej... Ja się tak do siebie przy... A ty możesz wziąć te średnie kłody, a... No mogę! No mówię ci przecież, że mogę. Ja myślałem, że ty tego HDS-a masz z tyłu, tak jak ja mogę zainstalować do mojego Volvo. Mogę, ludzku. Tylko dobra. Wiesz, co jest teraz przeszkodą? No. Nie, nawet to, że muszę ładować tego, drewno. Tylko, wiesz co, przeszkodą jest to, że jest nocka. I ja tutaj kekę widzę. Czy teraz... Wyłącz światła przednie, będziesz lepiej widział. Jasne. Ale wiesz co, teraz tak, jak ja te podpory wyciągnę, czy ja cię po prostu nie palnę tymi podporami, wiesz? Mogę cofnąć. Nie, na razie nic nie rób, czekaj. Dobra. Zrobimy, czekaj, zrobimy tak, żurawik. I teraz tak, zrobimy tak, rosnę podpory. Au. O, mogę cię palnąć. Próbuj. Nie otworzę podpory, wycofaj. Dobra. Nie, dupa! Wiesz co, bo ty masz przyczepkę, żeby cię nie przewróciła. Nie przewróci się. Dobra, stój. O, dobra, i podjedź. A teraz jest jedna sprawa. Czy ty widzisz kłodę na tych krzyżykach? Kłodę na krzyżykach? Bo ja zespawnowałem tam już kłodę. Jeśli ty jej nie widzisz, to ja jej też nie będę widział. Jak ty będziesz to ładował, o to chodzi. Czekaj, bo ty masz średnie, nie? No, ja wziąłem właśnie, zrespawnowałem tam średnią kłodę. Jeśli ty jej nie widzisz... No ja sam sobie ją kliknąłem, spoko. Nie wpadajmy no w panikę. Ale... Dobra, teraz biorę tak, teraz biorę mój panel do zarządzania sterowania tym żurawikiem. I słuchajcie, teraz będziecie mieli bekę nie z tej ziemi, nie? Ja też tak czuję, że mogę spokojnie iść po herbatę, odpocząć się na fotelu. Jak przyjdziesz, to twoja ciężarówka będzie w tajlach. O, siwy dym. Dobra. Kosmos. Dobra, bierzemy się za to. No ale dobra, oglądajmy. Teraz ja też jestem widzem. Może nie będzie takiej tragedii. Nie no, jest to dość... ciężko. Wiesz co mnie zawsze trzyma na powierzchni? No. To, że nawet kiedy w siebie wątpię, to w siebie wierzę. O. To coś nowego. Tak. Dobra, robi się dzień, wujek. Nareszcie. Tak.
Tak, tak. Teraz jak obrócić tę cholerną tą szczękę? Kurczę, ja na padzie mam od tego X i B chyba. A nie, X i gałkę pamiętam, ale nie mam pojęcia jak na klawiaturze. A jak się to obracało ustrojstwo? O, już mam. R na klawiaturze. No. R i T. Okej, dobra. Au, nie tak, nie tak. A? Tu jest fajne teraz, że masz taki jakby znaczek, gdzie ten, gdzie ta łapka celuje, ten chwytak. Tak, tylko żeby jeszcze mi się nie pierniczyły te, no, rozumiesz? To jest właśnie problem, to jest największy problem, żeby się, że się pierniczy. Że się pierniczą mi guziki na klawiaturze, bo ja na nie nie patrzę. O, za wysoko. Spoko, damy radę. Wiesz, co jest jeszcze gorsze? Że ja siebie też muszę załadować. No, ale wiesz, ja się obawiam, że jeśli ty mi załadujesz te swoje kłody, no, to ja ich nie będę widział u siebie. Bo tak było w tej poprzedniej wersji. Nie wiem, czy to zrobili. Wiesz co, jak nie poprawili tutaj fizyki jazdy z tymi, nie? Przyczepkami. No. Jezus, cholerno, kamero, zlituj się nade mną, biednym śmiertelnikiem. Można było jakoś zmienić, ale nie, to w tym Farming Simulator można było dać sobie, no, tak, kamerę, no, z HDS-a. Farming Simulator, tak. Ale tam fajnie ogólnie kamera była, można było operować tą kamerą, tak lepiej było wszystko widać. Tutaj jest to zrobione inaczej, chociaż też jest w miarę okej. Okay. Dobra, jakoś tam złapałeś. No i teraz pytanie. Oj, fuck. A może mi ktoś powiedzieć, dlaczego to wypadło? Nie złapało chyba do końca, nie wiem czemu. Cholera. Oj, oj, oj. Ale jaja. Damy radę, spokojnie. Najbardziej się właśnie boję tego, co ci mówiłem, że te kłody nie będą widoczne u mnie. Bo ona jest, ta twoja kłoda jest u mnie pokazana jako taka biała, wiesz? Ale może no, będziesz mógł kliknąć, albo no, ja będę mógł kliknąć, żeby je załadować. Na razie spróbuj jedną wrzucić, powinny się pojawić jakieś takie czerwone kropki. O! O, 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 i teraz musisz obrócić ten chwytak. Tak, żeby ona... O, właśnie. Czekaj, ja ci powiem, musisz troszeczkę do tyłu dać, bo ona spadnie i tak nierówno. Nie oprze się nawet o tylną przyczepkę. Żeby ta cholerna kamera chciała współpracować przy operacji tym HDS-em, to by było naprawdę lepiej. No, ale ja ci mogę mówić. Żurawikiem, no. No, ja ci mogę mówić, bo tutaj jeszcze masz tak z pół metra. O, właśnie, takie coś, no. Jeszcze dalej, jeszcze dalej. No i tak jak teraz, spróbuj opuścić. Teraz, o, idealnie, idealnie. Muszą się zaświecić zielone punkciki na kłodzie, nie? Tak, ale czy w ogóle ty będziesz widział jakieś punkciki? Albo ja? Bo ja nic nie widzę. Słuchaj, no, jest na przyczepie, nie? Tak. Jest? Dobrze, tak. Dobrze leży? W miarę dobrze, no. Na młodzieży zawsze dobrze leży, dobra. Ale powiedz mi, czy ty widzisz jakieś punkty tutaj? Bo ja spróbuję kliknąć. Nie, one świecą dalej na czerwono. Ale widzisz jakieś punkty? Tak, są. Czyli ty możesz mnie załadować? No, ładuję cię, nie? Na razie cię ładuję, ale one świecą na czerwono. Więc no co, tak, teraz, teraz załaduję do siebie i zobaczymy. Jezu, chłopie, ty, ja tu ciebie i nawet tu nie widzę. Nie możesz do siebie załadować, bo ty nie masz przyczepki. Zostawię, no, do siebie, no tak, cholera. Dobra, spróbuj najpierw mnie załadować. Bo to chodzi głównie o to, czy ty możesz mnie załadować. Ale wydaje mi się, że jeśli ty widzisz te kropki, to znaczy, że będzie można. Słuchaj, jeśli ja tak naprawdę nie mógłbym ciebie załadować, o, to jest to totalny bezsens. No tak. Więc skoro są te kropki, to znaczy, że można. I wtedy one się pojawiają na czerwono i mi się powinno pojawić drzewo na pace. Nie ma opcji, że nie. I po coś te kłody są też na biało zaznaczone u mnie. Chociaż z drugiej strony one powinny być też już mieć swoją teksturkę i tak dalej. Nie wiem, czemu tak jest tutaj zrobione. Najważniejsze to aby mieć... Ona ci spada teraz? Jakoś tak ślizguje się? Nie? Nie. Spoko. Mam... Na razie mam na tym jeszcze władzę. Ale bardzo fajnie, że rozpiąłeś sobie tą przyczepkę, bo
Ona by ci zawadzała te kłody, które Tak, ona by, spasujesz do mnie. wiesz, ona by mi teraz przeszkadzała, nie? No. A, żeś ty cholera. Mylą mi się te guziczki na klawiaturze. No to normalne, na padzie też mam tymi gałkami, czekaj, już ci mówię jak to wygląda. A teraz będziesz musiał z kolei do przodu trochę przysunąć, jeśli dasz radę. Odrobinę opuścić. Wiem, że to jest bardzo trudne, nie patrzcie tak na wujka, bo ja też mam spore problemy z tym HDS-em, czy z tym żurawiem, bo to jest tutaj w tej grze żuraw nazwane. Jeszcze wiecie co, problemem też jest kamera, nie? Która nie pozwala mi pracować komfortowo. Ale jeśli mówimy teraz o wysokości, to masz bardzo dobrze ustawioną kłodę. Teraz tylko, o właśnie, na bok. I w zasadzie możesz ją spróbować puścić. O, nie, spadła pod przyczepę. Spadła, no. Holender jasny. Dobra. Jak to tu wygląda? O, i teraz do tyłu. Kamero, zlitujże się. Ach. No czemu się teraz nie chce ta kamera oddalić? Dobra, opuszczam. Oj, jeszcze źle. Tak. No i proszę. O, fuck, 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 fuck. Jak to wyszło? O, właśnie. O, właśnie, idealnie. Nie wiem, ile tych kłód tutaj trzeba. Chyba trzy, tak? Te średnie. Trzy. No to super, to jeszcze jedna by była. Na czymś ona się oparła. Tak jakby w tak, powietrzu na tej, była. Na tej poprzedniej... O, fuck. Nie, na łańcuchu. Na łańcuchu, no chyba. A spróbuj ją puścić. Może spadnie. O. Dokładnie tak się stało. Okej, masz już dwie. Super. Jejku, Lucek, zdajesz sobie sprawę z tego, jaką ja teraz presję na sobie czuję? No, o milion osób cię ogląda, ja dziękuję. I w tym ja jeszcze, to już bez spania, ponad dobę. Ja mam jeszcze taką kondycję, rozumiesz? No, ja psychiczną. Bym nie miał. Ja dobrą kondycję psychiczną dzisiaj mam. Po 8 godzinach potrafię spać 12 godzin. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że ta kamera dodaje kolejnej takiej, można powiedzieć, ekstremalnej tej, nie? A piłeś jakąś kawę dzisiaj? Jasne, ekspreso. Zaraz mi żona zrobiła, gdy przyszedłem z pracy. Bo żona... Ja wiesz, ja przyszedłem z pracy, a żona szła, nie? Także wiesz. Mijaliśmy się w drzwiach. Znaczy prawie, no można tak tu powiedzieć. No, takie czasy mamy, wiesz. Dobra. Zaciskaj pętlę. I teraz jestem zajebiście ciekawy, jak załadujesz tą kłodę, co się stanie? Czy ona ci wypada? Nie. Dobra. Ho, 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 ho. Idealnie to pomyślałeś. Dobra. Teraz. No, po mistrzostku to robisz dosłownie. No, dzięki. Teraz tylko ją obróć i opuść i zobaczymy, co się stanie. Ewentualnie ja trochę poruszam tam przyczepką, ogólnie samochodem do tyłu i do przodu, żeby tam, nie wiem, wyprostować się albo zakopać. Chyba się wkurzę, jak po prostu nie za... Znaczy, wiesz co, podejrzewam, że te czerwone kropki już byś zaświeciły się na zielono. Nie, jeszcze nie. Teraz dopiero, jak puścisz tą. No mam taką nadzieję, Lucek. Ja też. I teraz one muszą się ułożyć. Ja uruchomię silnik. Spróbuj najechać myszką na te kłody. I zobacz, co się stanie. No, dalej są czerwone punkciki. Ale tak, tak, ale najedź myszką na te kłody i sprawdź, czy co się wyświetla, jaki komunikat. A, należy zamontować średnie przyczepy na to. One są do mojej tej, Lucek. Będziesz musiał. No, jechać... u mnie też są przecież średnie. To jest do tego. Ale wiesz co? Nie. Te punkciki czerwone świecą, że ma iść to do mnie, a nie do ciebie. Rozumiesz, jest jak najadę myszką na ten czerwony punkcik. Wyświetla się monit. Należy zamontować średnie... Jezu, zamontować średnią przyczepę na drewno. Rozumiem. Czyli ja nie mogę zamontować ciebie. Co za głupota. Co za imbecyl to wymyślił. Co za imbecyl to wymyślił, że mając jednego HDS-a nie mogę załadować dwóch ciężarówek. To jest... Masakra. Skandaliczne.
Ja muszę jechać teraz po moją przyczepkę. Lucek, czyli, tyłu, no. Czyli ty, nie załaduję ciebie. Czyli wiesz, co ty teraz musisz zrobić? Załadować się automatycznie na tamtym polu. Tak, tak, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, a ja jadę po moją przyczepkę i musisz tego załadować. Szlak! Naprawdę, polena, wiesz tak co? Było. Wkurzyli mnie tym. Mnie też. No miało tak być fajnie, ja myślę, o... Ja też ci zresztą o tym mówiłem, że teraz można się samemu ładować, bo są te fajne kłody, no to po co to robili, kurde? No po co tam właśnie, to jest nonsens! Dlaczego nie możemy grać w multiplayerze na takiej zasadzie, że mamy jednego HDS-a na grupkę ludzi, tak, no. I jeden gościu wszystkich ładuje? No, a idzę. W czyciorty z takim interesem, proszę pana. Ale ja jestem z siebie zadowolony, że dałem radę. No, załadowałeś te kody. No. Gdyby wszystko, wiesz, było okej, działało, no to byśmy już bym miał załadowany przez ciebie pojazd. Tak. No to, wiesz co, umówmy się, że załadowałem, tak? No, dobra. A ty bierzesz z automatu. Zrobimy cięcie. Nie zrobimy. Bo to 3 chyba trzeba. Mi się wydaje, że 3 ino trzeba kody. Tak, 3. Dla średnich 3, dla małych 4, a dla dużych 2. Tak, to jakoś pamiętam. Adrian mi to mówił. No to i bo tak ja tego, jest, bo ja patrzyłem ja tego sobie nie... na tym. No, ja tego osobiście sam nigdy nie sprawdzałem, wiesz? Na testowym sobie patrzyłem. Dobra, to ty się ładuj, jak chcesz, a ja w międzyczasie zajadę tą dużą ciężarówką do warsztatu. Warsztat nie był w naszych planach, ale ponieważ trochę nam potrwa, jak będziesz sobie teraz ładował, chyba że po prostu od razu sobie załadujesz. Ja moment, o. Jejku, jakiej liny? Ja nie chcę teraz żadnej liny. Ops, ale chyba ja będę potrzebował liny. Jak tak dalej pójdzie. Lucek. Jest co? Dobra. Ja się tu asekurował będę. Bo... Dajesz radę? Tak, spokojnie. Jezus, kamero, ty zlituj, że się nad biednymi nami. Shit, nic nie ma tu. Jest, podpiąłem. Tylko teraz, jak ja tam sobie zawrócę? Ja najpierw tam wjadę i zawrócę sobie, żebym nie musiał potem zawracać z drewnem. No, to jest dobry pomysł. Co prawda, wiesz, będę zawracał na 10 razy z tą przyczepką, ale... Boziu. Udało mi się to. No, dajesz radę. Powiem ci, że pięknie te Volvo wygląda z tej perspektywy. Tak, no, taka jeżdżąca egzystencja. Tak, takie... Ono pływa po prostu, zobacz. One nawet... Widać, jak gryje tą ziemię tam. Ups. Oj. Wiesz co, stanę sobie koło ciebie, żebyś miał się o kogo oprzeć. Stój! Nie kręć tą stronę. Ja cię, że tak powiem, wyprostuję lusterkiem moim. Dobra. Ja tutaj, kurde, topię się w tym błocie. Widzisz, to jest jednak minus tego niskiego zawieszenia. Żebym ja cię nie przewrócił. Nie, spokojnie, będzie tak okej, jak dojedziesz kawałek do przodu. Nie, Lucek, nie dam rady. Masz radę. Nie dam rady. To w razie czego mnie wyciągniesz, do tyłu trochę podjedź. Wiesz, promień skrętu nie pozwala mi... Ale ja o, dobra. O, no, widzisz. Ustawiłem sobie na pół biegu. W razie czego oprzesz się o mnie. Dawaj do przodu. Ustawiłem sobie też na pół biegu i jakoś wyjeżdża stąd. Wiesz co mi ten UAZ przypomina, gdy patrzę na niego z przodu? Ja mi przypomina pociąg albo jakąś lokomotywę. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Przypomina mi Armanię lokomotywę. No. Ej, bez kitu musimy sobie zrobić tak jak były te modele w Poznaniu. Tych samochodzików różnych i tych lokomotyw i tak dalej. Mi niestety... sobie takiego miniaturkowego maza. Mi niestety przepadły te filmy z PGA. Co ty? No, poszła mi ta... Karta? Karta, no. O, fuck. Ja to wszystko mam. No, mi niestety poszła karta. Ale ona miała prawo iść. Ona to już, bo ta karta już miała tyle lat, że... Była jedna z pierwszych kart. Jeszcze wtedy to była w ogóle nowość, że to była taka szybka karta. Do zapisu była? Tego. To była dziesiątka? Tak, dziesiątka. No. Jejku, jak ja sobie wspomnę, ile ja kasy za nią dałem. No to była jedna z tych pierwszych, nie? Nie, tyle filmów, co ona nagrała, miała prawo strzelić w kalendarz. To ja się akurat nie dziwię.
Ostatnio kręciłem sobie vloga tego samochodowego. No. I podczas jazdy mi się wyłączyła moja kamera. Po prostu przestała nagrywać. Mm. I to nie był w ogóle... Na karcie miałem dużo pamięci, bateria pełna. No. Po prostu się wyłączyła. Nie wiem, czy od drgań, czy czegoś tam. Możliwe. Masakra. I a wiesz, podczas jazdy autem nie możesz nic z tym zrobić. No nie. Po prostu patrzę i mówię, ja pie... Och, ludzie. Teraz może być... coś szokującego, ale muszę zaryzykować. Ryzykuj. To nie ryzykuje, to wiesz, to nie. Nie piję szampana. Dokładnie. Słuchaj, jeden zaryzykował i dzisiaj fróbcy królową balu. Opłacało mu się? Opłacało mu się, więc ja też muszę. O kim mówisz? A, o takim jednym. Co sypia z królową balu. Ty, a ten, o kurde. Ups. Aha, blokadę. Jadę tym pomarańczowym, ale zauważyłem, że teraz ten kierowca, jak jest w ogóle w ciężarówce, on jest super animowany. Jak kiedyś po takich wertepach, on się tam buja, nie buja, robi różne rzeczy. Lucek, mój kierowca się już obudził. Aha. Na co początku robisz? Odcinka spał, nie? Ale już się obudził. Bo to Rosjanin był upity, no. Sasza polewa i jazda. Nie, on na kacu był, rozumiesz ten. On mnie super dzisiaj odzwierciedlił, bo ja naprawdę dzisiaj byłem taki ospały, nie? Jak przyszedłem z tej nocy. Na początku, ale no. Teraz już nie. Udało mi się tutaj po prostu zawrócić, tak dość sprytnie. Mhm. I teraz się będę ładował. Dobra, ładuj się tam. Ja już jestem w połowie drogi do warsztatu. Może uda się tą naczepą wielką odblokować warsztat, chociaż nie wiem, czy ona jest od tego. Ale ty chłopie, czekaj na mnie! Nie, ja mam tam swój pojazd przy sobie. Aha. Ten do transportu drzewa. Warsztat to jest rzecz poboczna, a ja tylko czekam, aż ty załadujesz. Nawet jak załadujesz, a ja nie dojadę, to ja się wracam tam i jadę z tobą, nie ma problemu. Dobra. A, żeż ty. Dobra, i teraz zrobię dzieło ponownie. Mam nadzieję, że zrobię dzieło. Ja dosłownie jadę taką zajebistą autostradą. Świetnie się tu jeździ. Autostrada? No, to jest taka... Wiesz co? Autostrada. Lucek, ja powiem ci tak, ja tej mapy nie pamiętam. Ja naprawdę nie przywiązuję uwagi do takich rzeczy. Wiesz, że ja mam rzeczy takiej codzienności na głowie, że ja nie mam czasu zapamiętywać takich błahych rzeczy. No, ale zaraz zobaczysz, że tutaj jest... Teraz mam jeszcze dziecko chore. No, ja chory, ja już... Znaczy ja też troszeczkę byłem chory, nie? No, coś tam mówiłeś, że to własne. A nie, czytałem na Instagramie. Ktoś też miałeś operację jakąś, tak? Znaczy, nie, znaczy to było dawno, mi chodzi o teraz. O dzisiejsze czasy, wiesz? Dzisiejsze czasy. Wow. Nawet nie ma co jechać. No, burta mi się wykrzywiła. Co za kłamstwo. A no widzisz, Lucek, i to teraz, wygląda tak, jak miałem to na myśli, gdy ładowałem ciebie. Dwie czerwone plamki zmieniły się na zielone plamki. No właśnie. No i dlaczego to nie może tak działać na ciężarówce towarzysza w multiplayerze? No, to jest właśnie najgorsze. No. Myślałem, że to tak zadziała ładnie, wszystko będzie okej, a tutaj lipa. No dali dupy z tym, bo mogli to zrobić tak, że kurde, jeden gościu bierze sobie HDS-a, drugi gościu bierze na przykład to czy siamto i wiesz, taka pełna... No. Tylko tak, teraz to co do tej pory przeszliśmy to był pikuś, to teraz co mam do przejścia teraz to jest masakra. No dzięki. Nie ma sprawy, bo my tak naprawdę przejechaliśmy jakiś tam mały ułamek tej całej drogi, którą mamy do przejechania. Bo musimy po przekątnej mapie teraz przejechać, to raz. A dwa, jest tu taka droga, że ja naprawdę nie wiem, gdzie tu się udać. No przecież powiedziałeś, że są na autostradę, no to już... No to jest autostrada, okej, ale ona się zamieniła teraz
w jedno wielkie piekło. A, bo ty pojechałeś tą bezpłatną. Trzeba, wiesz, opłaty na bramce uiścić, a ty chciałeś zaoszczędzić, wiesz? Tak, jeszcze szosowe opony mam. Świetnie. Ale słuchaj, ty, czemu ty jedziesz tamtędy? Ty miałeś jechać na tankstelę. Mieliśmy się tankować w drodze Możemy podatnej. Możemy tak zrobić, ale nie wiem, czy tam mamy jakiś przejazd. Bo ja tam nie dojadę na tym zbiorniku, nie masz takiej opcji w ogóle. Co ty? Dość ty, ja mam zbiornik 500 litrów. Zostało mi 380, ja tam nie dojadę na 380 litrów. Jak dojadę tam, to już na pewno nie będę miał paliwa na drogę powrotną. Chyba, że nie zakładamy, że będziemy mieli drogę powrotną, bo prawdopodobnie już nie będziemy mieli odcinka, czasu na odcinek dalszy, nie? Wystarczy nam. Ale nie, myślę, że dojedziemy, ale jak chcesz, to możemy się rzeczywiście podtankować. Już masz załadowane drzewo? Jeszcze jedna kłoda mi została. Dobra. To za uparta, normalnie. Okej. Może tutaj. Ja chyba nawet z tobą tą mapkę robiłem kiedyś, tam się coś kojarzy. Tak, też graliśmy razem. Wiesz co mnie martwi? No. Że w przypadku, kiedy na przykład automatycznie ładujesz te drzewo, to ono stabilnie siedzi na pace, natomiast tutaj nie. Co ty? Jedna kłoda będzie wystawać, druga nie. Czyli... Nie, tutaj też się później naciskasz po prostu tam guzik i ono się samo tak, wiesz. Co? Który guzik? Zaraz tam zobaczysz, jak ci się podświetlą na... A, już załadowałeś trzy? Trzecią właśnie, zabieram się za trzecią. To pojawi ci się takie... Jak odpowiednio te kłody sobie ustawisz, to będziesz miał taki zielony kółeczko, to wiesz. Jak naciśniesz na to, no to ci się wszystko ładnie poustawia, tak jak ja to mam. Ale wiesz co, Luce, dzisiaj sobie uświadomiłem? Mhm. Zawsze myślałem, że ja tego nie umiem, a ja to umiem. Tylko nie wiedziałem, że to umiem. To umiesz, bo to jest tak samo się jak w farmingu robi. A w farmingu, daj mi spokój z tymi HDS-ami tam w farmingu, to jest posrane tam jak lato z radiem. No jest. Tu na szczęście ci przyczepy nie skakają, jak ładujesz drzewo. No. A w farmingu ci tam wszystko skacze. A idzę. Ja już nawet nie pamiętam, jak to tam było. Ejku, dlaczego ludzie, którzy są odpowiedzialni za gry tego typu, nie zrobią nam prawdziwego symulatora, żebyśmy się mogli po prostu ten... cieszyć no, tym, kurde, jak... mnie najbardziej zabolało to, że nie możesz mi załadować. No ja już czułem pismo nosem, jak widziałem, że nadal są czerwone kropki. Przygarnij kropka, o, no. Cholera. Przygarnij kropka, Lucek. No. Co się stało? Nic. Widziałem jakiś czas temu monit na ekranie, że odblokowałeś nowy teren. Tak. Brawo ty. Po prostu zniszczyłem pojazd. Także, no. No dobra. Nie jest najlepsza, mimo że wygląda pięknie. Miałem dosłownie, nie wiem... 20 metrów od warsztatu i od pojazdu, który był rzekomo tu ukryty. Tu jest jakiś E7310. Lucjusz, powiedz mi teraz, na który guziczek przycisnąć, żeby mi się drzewo wyrównało. Bo musisz myszką najechać tam na przyczepę swoją, tylko musi no. Pokażę ci, żebyś miał, żebyś tam wyrównał, bo chyba masz krzywo tą przyczepkę tam ustawioną. Weź sobie najedź myszką na kropkę, na te kłody, tam gdzie masz no. Kłody i tam jest kropka i spróbuj to nacisnąć. Umieść pojazd w odpowiedniej pozycji. No, czyli musisz tam do przodu się poruszyć. Przede wszystkim te podpory sobie schowaj. I te kłody ci się powinny same ułożyć, tylko muszą one leżeć tak jedna mniej więcej obok drugiej i tam w pewnym momencie ci się zaświeci na zielono kółeczko i będziesz mógł kliknąć. To jest dla mnie nowość, bo ja czegoś takiego jeszcze wcześniej nie robiłem. No tak, bo wcześniej ładowaliśmy drzewo tylko, wiesz, tak o, automatycznie. Ale co jest? Słuchaj, przecież ja nie mogę pojechać ciężarówką, jak mam włączone V, zaawansowany panel, tak? Jak mam niby nią podjechać? No to wyłącz ten zaawansowany panel. No i co teraz? I teraz jeździ troszeczkę do przodu i do tyłu, tak żeby ci się ułożyła ta tylna przyczepa. Możesz kawałek do tyłu podjechać, żeby ci nie spadły całkiem do tyłu te kłody, ale w razie czego to załadujesz sobie. No spokojnie, nie? Bo wiesz, one są ruchome teraz. I manewruj tak długo, aż ci się ułożą te kłody, mniej więcej, i do tego momentu, aż będziesz miał zielone kółko, nie? O, już powinno się prostować, zobacz teraz, powoli. Jakoś tego nie widzę.